Cześć, witajcie. Dzisiaj w końcu podzielę się z Wami moją opinią dotyczącą słuchawek Modicom Volcano Saber, czyli najnowszego i w tej chwili chyba najdroższego headsetu w ofercie Modicomu. Czyli można to uznać za taki prestiżowy, flagowy headset na USB posiadający własny układ dźwiękowy i spore możliwości. Natomiast nie będzie do końca różowo, ponieważ kilka wad tutaj znalazłem i Wam o nich powiem. Cenę aktualną słuchawek macie w opisie filmu, w każdej chwili możecie ją sprawdzić, tak więc zaczynamy, zapraszam. Przed nami bez wątpienia bardzo ciekawy headset, czyli Modicom Volcano Saber. Natomiast czy są to słuchawki w pełni udane, dowiecie się oczywiście w tej recenzji. Jak widzicie, headset jest masywny i przywołuje na myśl kilka innych konkurencyjnych headsetów. No dobrze, powiedzmy to wprost. Ten headset przypomina chociażby słynne SteelSeries Siberia Elite, czyli headset bardzo drogi, kosztujący powyżej 500 zł, natomiast czy ten sporo tańszy headset jest czymś gorszy? Dzisiaj się tego dowiecie. Rzut oka na opakowanie dowiadujemy się wszystkich potrzebnych danych. To, że słuchawki podłączamy poprzez port USB, mamy wielokierunkowy mikrofon, nagrywający z czułością minus 42 dB i kapsuła mikrofonu ma 4 mm. Przewód to aż 2,40 m. Przewód jest naprawdę gruby, za chwilkę Wam pokażę. Średnica przetworników 50 mm i 116 dB czułości. Oporność 32 ohmy, a pasmo takie bardzo standardowe 20 Hz do 20 kHz. Mamy też wagę, ale zważę je sobie za chwilkę i mamy wymiary słuchawek. Na początek pokażę Wam sam przewód. Oczywiście taki długaśny wtyk USB na początek. Potem mamy filterek i jak widzicie przewód jest naprawdę długi, ale też jest on, no przyjrzyjcie się, jest to gamingowy oplot, ale włożony jeszcze w przezroczystą gumową izolację. Tak więc takie troszeczkę dziwne postępowanie, bo sprawiło, że ten przewód jest troszeczkę bardziej sztywny niż byłby w samym oplocie oraz też po prostu stał się grubszy. No ale tak to sobie producent tutaj rozwiązał. Mamy rzepik do zorganizowania tego sobie i mamy taki standardowy plastikowy pilot na kablu. Wyłączenie dźwięku, wyłączenie mikrofonu, ciszej i głośniej, czyli podstawowe rzeczy. Jak podłączymy, widzimy, że tutaj nam dioda się pojawia, a sam headset ma takie właśnie podświetlenie LED, czerwone, oddychające, pulsujące, no całkiem fajnie wyglądające elementy tych dużych, naprawdę dużych nauszników oraz chowany mikrofon. Nie wyjeżdża on, jak widzicie, co prawda zbyt dużo. Jak go schowamy, to prawie go nie widać. Natomiast też jest on w tej przezroczystej gumie, więc troszeczkę musicie się namęczyć, zanim go odpowiednio wygniecie, bo jak widzicie, on wraca do pozycji wyjściowej. Natomiast mamy bardzo dobrze w słuchawce zakotwiczony ten cały przewód. Jest tu taki gumowy element, który zapobiega złamaniu czy wyrwaniu tego przewodu ze słuchawek. Zobaczcie, żeby to popsuć, byście musieli naprawdę się solidnie postarać. Pady są naprawdę duże i mięciutkie, jak widzicie, bardzo szczelnie otulają głowę gracza. I mamy też system taki pałąka, który automatycznie dopasowuje się do głowy gracza. Czyli po prostu, jak je zakładamy, to nam tutaj pracuje i się dopasowuje do głowy. Z tyłu też możecie zobaczyć, że to przyleganie jest praktycznie idealne. Przy okazji mamy naprawdę niezłe wygłuszenie przez takie solidne, grube poduchy. Patrząc na sam pałąk, zobaczcie, mamy tutaj metalowe zawieszenie, solidne i napis Volcano, taki ekoskórzany pas oraz od spodu takie fajne, mięciutkie poduszeczki. I to wszystko właśnie tak ładnie pracuje na tym całym zawieszeniu, naprawdę to tutaj wyszło Modicomowi świetnie. Wzorowany zresztą na bardzo wygodnym, bardzo dobrze wykonanym modelu. Mamy oznaczenia left oraz right. Bardzo ładnie te słuchawki są ze sobą połączone i metal przechodzi tu, moi drodzy, w plastik tutaj, ale naprawdę w bardzo dobrej jakości plastik. I tutaj jeszcze w środku też mamy metalową wstawkę. Tak więc słuchawki są naprawdę masywne, dobrze zrobione, świetnie i wyglądają i świetnie leżą. Zobaczcie, jak pracują te poduchy. Nie są one aż tak grube, ponieważ tutaj już czuć obudowy przetworników, ale swoje robią. Naprawdę bardzo miła w dotyku ekoskóra, bardzo fajna. I we wnętrzu jeszcze wygłuszenie gąbeczką. Jeśli chodzi o średnicę, to jest to no prawie 60 mm, tak więc powyżej 55
dlatego każde uszy, nawet duże, tutaj się zmieszczą. A co do głębokości, to jest to jakieś 1,5 cm, więc najgłębsze nie są, ale mają dużą średnicę. Generalnie myślę, że pokazując takie słuchawki kolegom, macie się czym pochwalić, bo są wykonane mega dobrze, są też wygodne. Ale sprawdźmy tą wagę, czy producent dobrze nam tutaj podaje. Dobrze, waga wyterowana, pokazuje 0. Rzucamy słuchawki, no i mamy 405 gramów, więc troszeczkę więcej niż nam producent podawał. Ale jakbyśmy tego pilota sobie położyli na stół, to zobaczymy, czy się zmniejszy. No, 400, więc ok. Troszeczkę więcej niż podaje producent, bo mamy na opakowaniu 370, pewnie ważone zupełnie bez kabla. Tak więc z podstaw to by było wszystko. Przechodzimy do wrażeń dźwiękowych. No dobrze, czas na ważny element każdej recenzji headsetu dla gracza, czyli właściwy test mikrofonu. W tej chwili macie jeszcze dźwięk z mojego mikrofonu krawatowego, natomiast już przełączam na dźwięk z tych słuchawek. No dobrze, możecie posłuchać, jak nagrywa mikrofon headsetu Modecom Volcano Saber. Według mnie nie jest tutaj źle, jest naprawdę dość przyzwoicie, ale oprogramowanie pozwala nam też na kilka ciekawych zabiegów. Ale za chwilkę o tym posłuchacie. Zróbmy chwilę ciszy, czy są jakieś zakłócenia na łączach, jak nic nie mówię. No i mogliście posłuchać, czy były jakieś szumy, trzaski. Ja już się tutaj odwracam do komputera i włączę tryb Magic Voice. No i poszła pierwsza próbka, oprogramowanie firmy Xir, więc znacie je z wielu recenzji. Mamy tutaj taki głos jakiegoś dinozaura, potwora. W tej chwili przełączyłem się na ikonkę kaczuszki, więc głos na pewno brzmi zabawnie. Lecimy kolejne. Mamy głos typowego faceta. Możemy tutaj chociażby kogoś troszeczkę powkręcać na Skype, zmieniając głos. A nawet, uwaga, możemy się przeobrazić w kobietę. To już w ogóle może być śmiesznie. Wiedzcie o tym tylko, że możemy takie rzeczy tutaj z tym oprogramowaniem wyczyniać. Naprawdę jest tego sporo. No i dobrze, przechodzimy dalej. Do zarządzania headsetem posłuży nam taki właśnie panel Volcano Audio Center. Mamy tutaj chociażby podstawowe regulacje głośności oraz sporo innych funkcji. Częstotliwość próbkowania, equalizer, przydatna rzecz, ponieważ możemy sobie tutaj albo ręcznie wyregulować, albo użyć jednego z wielu presetów. Dźwięk się zmienia natychmiastowo. Następnie ustawienia środowiskowe, czyli takie różne dziwne efekty, wielkość pomieszczenia, jakieś tam prysznice, inne takie rzeczy. Dla mnie rzeczy ogólnie nieprzydatne. Następnie mamy zarządzanie dźwiękiem 7.1, czyli przestawianie tutaj kanałów bliżej, dalej i tak dalej. I podstawą jest włączenie tego, żeby przejść do ostatniej zakładki, czyli Xir Surround Max. Wtedy mamy no jeszcze taki usprawniony dźwięk 7.1. Do gier całkiem fajny, do muzyki, no kwestia gustu. Natomiast co do gier, ja osobiście tak polecam dobre stereo. Jeszcze mamy Sing Effects, czyli wzmacnianie wokali chociażby, i mamy efekty mikrofonu. Głośność, monitor, czyli możemy taki pogłos sobie słyszeć w słuchawce. Też mamy wybór sampli, efekty, które Wam pokazywałem, echo mikrofonu, albo właśnie ten tryb Magic Voice i doładowanie głośności mikrofonu. To miałem włączone w czasie testu. No dobrze, czas na podsumowanie. Jest to headset, który bez wątpienia jest bardzo
dobrze wykonany jakościowo, materiały są tutaj naprawdę świetne, dlatego jest to headset wygodny, no i robiący wrażenie wizualne, po prostu taki design agresywny, przyciągający oko, naprawdę fajna rzecz. No i mamy tutaj potężny dźwięk, który możemy konfigurować dzięki funkcjonalnemu oprogramowaniu. Tak sam dźwięk, jeśli chodzi o odsłuch stereo czy wirtualne 7.1, mamy tam naprawdę dużo ustawień. Tak samo możemy też zmieniać chociażby ustawienia mikrofonu, zmieniać sobie na śmieszne głosy i inne takie funkcje. Wydawałoby się, że wszystko pięknie, wszystko różowo, ale nie do końca tak jest. Pierwsza rzecz, przypadłość takich headsetów na USB, to jest strasznie duża moc wejściowa, czyli możecie doznać niemałego szoku, jeśli sobie za głośno zostawicie ten headset i włączycie jakąś głośną muzykę czy grę. Naprawdę dźwięk jest wtedy mega głośny. Radzę uważać, ściszać te słuchawki i dopiero jak już leci jakiś dźwięk, sobie regulować głośność, ponieważ naprawdę można tutaj się narazić na nieprzyjemne konsekwencje w postaci uderzenia naprawdę głośnego dźwięku prosto w uszy. Nie jest to wada tego headsetu, jest to po prostu przypadłość tych headsetów na USB. Druga rzecz, że to jest headset naprawdę duży, masywny, no i ciężki. Niektórym osobom może to się podobać, mi samemu też się podoba, chociaż sam wolę headsety do 200-250 gramów. Tutaj mamy prawie 400, tak więc jest to headset, który po jakimś czasie użytkowania, noszenia, niestety na głowie zaczynamy odczuwać po prostu dzięki jego wadze, pomimo że materiały tutaj są użyte bardzo dobre i sam w sobie komfort jest fajny, no ale po jakimś czasie może on zacząć ciążyć. Oczywiście jest to też kwestia indywidualna, jednemu graczowi może ciążyć, drugiemu może nie ciążyć. Wyrażam tutaj jak zwykle tylko i wyłącznie moją opinię na temat tego headsetu. Co do mikrofonu, też jest taki troszeczkę sztywny, ciężko go dogiąć, bo tak troszeczkę próbuję wracać. Natomiast mikrofon sam w sobie, jak słyszeliście, no nie jest tragiczny, nagrywa całkiem nieźle. No i jeszcze jedna rzecz, czyli taki lekki, statyczny szum w tych słuchawkach, co jest też przypadłością headsetów na USB i headsetów Bluetooth chociażby. Jest to słyszalne tylko jak mamy bardzo cichą muzykę czy grę lub jak po prostu dźwięk jest wyłączony, a jak sobie już słuchamy tak głośniej, to oczywiście tego nie słychać. No ale niektóre osoby może to irytować, więc dlatego też Wam o tym mankamencie niewielkim mówię. No i moim zdaniem niepotrzebnie ten przewód, który jest w oplocie, jeszcze zabezpieczano taką twardą gumą, ten przewód i pogrubia, i usztywnia niestety. Mógł sobie producent to już odpuścić. Tak więc generalnie headset posiadający bardzo dużo dobrych cech, ładny, jeśli chodzi o design, świetnie wykonany, dość dobrze sprawdzający się i pod względem mikrofonu, i pod względem jakości dźwięku. Naprawdę mocny, wyraźny dźwięk, plus oprogramowanie pozwalające działać tutaj sporo z tym dźwiękiem. Natomiast konfrontując kilka małych wad z ceną headsetu, która nie jest tak wysoka jak chociażby konkurencyjne SteelSeriesy, Siberia Elite, to ocena będzie dość wysoka, natomiast rekomendacji niestety w tym przypadku Modecom ode mnie nie otrzyma. No i na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za obejrzenie tej recenzji. Widzimy się w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was. Cześć!